Cześć, siemanko! Z tej strony Marcinek, dziś jesteśmy na GeForce Games. Mamy 7600 zł, kod promocyjny na start, MRC, jak chcesz sobie zagrać, daj ci 5% do ładowania, więc serdecznie, generalnie polecam. 7600 zł na start, mega dużo pieniędzy i chcemy dzisiaj pograć na dużych sumach. Pierwsza skinka to Catch, ona kosztuje 300 zł, mamy tutaj takie skinki, fajnie jakby ta CZ-ta nam poleciała, mega fajnie by było, lecimy 5 razy, to już uwaga jest 1300 zł, więc bardzo, bardzo dużo i co nam z tego leci? CZ-ty nie widu, nie słychu, w ogóle nie poleciało gówno raczej, leci nam 1300 zł, to kosztowała skinka, poleciało nam i uwaga 1000 zł. Także no 300 zł do tyłu mogło być gorzej. Druga skrzynka to Dicey, to 230 zł za jedną skrzynkę, razy 5 będzie nas to kosztować 1200 prawie. Lecimy, mamy tutaj parę kosek, print streama i tak dalej, fajnie jakby cokolwiek nam oddało. Leci nam print stream, bardzo fajnie i to tyle. To raczej będzie na lekutki minus. Oj, ten Emerald Dragon go nie widziałem, mega dobrze nam poleciało, kurczę. 1900 zł, bardzo w porządku. Skrzynka Chase, 200 zł, razy 5 równy tysiaczek. Lecimy, bardzo fajne skiny w środeczku, więc mega fajnie leci na... Leciało nam 500 zł, to jest 500 zł na minus, ale czuję do niej potencjał. Jeszcze raz, pyk. Asimov Neon Rider CZ-a, to może być na plus, to może być na plus. A jest chyba na 0 z tego co widzę. Lekki plus, 150 zł na plusie. Jest czas na Windmill. Razy 5 to jest 910 zł. I jedyne co nas tu interesuje to jest kostka Stiletto Knife na 2,5% szans. To jest serio mega dużo, na 2,5% szans na skrzynkę. To jest bardzo dużo szans, że nam to siądzie. Lecimy, 910 zł. Będziemy mieli rękawiczki, tutaj to. No i proszę, my wychodzimy z skrzynki na plus. Bulldozer jest taki drogi, bardzo fajnie. Poleciało nam 1200 zł, mega spoko. Skrzynka nuklear 150 zł, więc troszkę mniej niż zawsze. 750 interesuje nas ten Deagle, na który by the way mamy 4% szans. To jest serio mega dużo jak na skrzynkę. Więc trzeba zaryzykować i spróbować takiego skinka dropnąć. Mamy! Mamy skin! Mamy tego Deagla! Ja pierdzielę, mega dobrze oddaje dzisiaj te skrzynia, nie? No i myślę, że zakończymy to takim Neptunem za 400 razy 3. A w tej skrzynce interesuje nas cała górna półka. Cała górna półka nas interesuje, na którą mamy się łącznie, policzymy te procenty razem, mamy 7,9%. A jeżeli do tego dodamy tą kosę, to jest prawie 10% na profit. To jest naprawdę mega szansa, że tutaj nam coś dobrego wyleci. Oby coś dobrego nam poleciało. Mam naprawdę taką nadzieję, bo otwieramy tylko 3 skrzynki, więc mała szansa. Bang. Lecimy. Cokolwiek stąd, jesteśmy zadowoleni. Lightning Strike nam leci, zatrzymaj! I print stream. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zostało nam 187 zł, więc lecimy na skrzynkę CZ75. Czemu? Bo mamy tutaj takie fajne CZ-ki jak ta i jak ta w stanie w faktoryniu. Ciągniemy zaraz 5, pomijmy animację, 68 zł. Niestety nie. No niestety znowu nie, ale wychodzimy na plus. Cóż, znowu nie. I uwaga, czy my wyszliśmy po skrzynkach na plus? Sprawdźmy to. Zaznaczamy wszystko. Pyk, 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 pyk. 10 779 zł. Jesteśmy po skrzynkach na plus. Co jest mega, mega dobrze. Serio, mega dobrze to jest. Więc tak, spróbujmy sobie tak. Tą stronę całą możemy sprzedać, bo nic stąd nie chce. Sprzedajemy tutaj wszystko. Byk. Z tej strony również możemy wszystko sprzedać. I zostawiamy sobie tego Lightning Strike'a, żeby sobie z czymś wyjść na plus, żeby sobie wypłacić. Resztę możemy sprzedać i to nam łącznie daje w ekwipunku 8000 zł. Ja bym sobie zrobił jeszcze 5 fajnych prób na jakąś kostkę. Dobra, poświęćmy 440 zł. Odpróbujemy razy 10 te King Snake'i dropnąć za dwa koła. Może nam wyjdzie 400 zł. Próbujmy. Mamy 2% na to. Pierwsza? Nie. Druga? Nie. Trzecia? Czwarta? Piąta? Szósta? Siódma? Ósma? Dziewiąta? Dziesiąta. No niestety nie oddało. Dobra, jeszcze 400 spróbujemy. Na 10% dwa razy. Raz. Dwa. No niestety nie oddało, ale dalej jesteśmy na plusie. Mamy sobie Electric Hive'a, więc bardzo fajnie. I uwaga, w ten oto sposób mamy... Sprawdźmy, 7200 tutaj i 2600 w ekwipunku. Wchodzimy na mega plusik, a wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Dobra.